Konrad, jak chińskie urządzenie? Jestem zdumiony, naprawdę zajebiste. Mówiłem? Po iPhone'ie, jakbym się nie przyzwyczaił do iOS-a, bym się mocno zastanowił. Kurna, za tysiaka. Za tysiaka. Jest iPhone. Nie, no, no co? Dzięki. Słuchaj, nie ma żadnego problemu. Jest flacha, za swoje zdrowie przed sezonem grypowym musi być i za kłopot, który tutaj ci zrobiłem z tym iPhone'em. Z Konradem żeśmy się odmienili na telefony. Nie chciał zostać z Hinolem, ale jak widzieliście, podobał mu się. Nie dziwię się, bo też mi się podoba. Jeszcze Konrad wziął się za robotę i odblokował bootloader i mi go przeflashował. Bardzo fajnie, miałem to w planach, ale pewnie znając moje możliwości czasowe, wykonałbym to za 6 lat. Jeżeli w ogóle bym wykonał, tak więc. Tak więc Konrad, dzięki jeszcze raz za pożyczenie telefonu. Fajnie, że miałeś ochotę, żeby mi to udostępnić, bo to jednak trzeba mieć pewne zaufanie do człowieka, żeby mu powierzyć sprzęt no, za niebagatelne pieniądze. Patrzcie, to sobie jeszcze w Sony Center kupiłem. Taką nakładkę, bo już ostro porysowałem sobie soczewkę. Tak to wygląda. I teraz kamerka jest, słuchajcie, zabezpieczona, że jak się porysuje, to ta nakładka co najwyżej, a nie jest to jakoś wodoodporne, bo sama ta kamera z siebie jest wodoodporna, ale przynajmniej soczewka, jak gdzieś tam mi upadnie, czy gdzieś tam noszę w kieszeni, to zostanie cała. Najwyżej się to wyrzuci i tyle. Soczewka zostanie nienaruszona. Do mojego kącika filmowca wkradł się chaos i muszę chyba w końcu zacząć robić porządki, bo nie ogarniam tego powoli, nazbierało się tego sprzętu sporo. Też przyeksperymentowałem, dostałem trochę od was selfie sticków, trochę nakupowałem, trochę poprzywoziłem ze Stanów tego typu uchwytów. No i to wszystko tutaj siedzi sobie w tym miejscu i na razie trochę nie ogarniam. Mam jeszcze trochę akcesorii od Hero, bo mam dwójkę cały czas na stanie, ale jak wiecie przerzuciłem się dość mocno na Sony i muszę sobie tu zrobić porządek, bo teraz jak chcę coś szybko zrobić, to nie jestem w stanie z tym chaosem jakoś szybko wygrać. No, nawet mam dużo tego typu rzeczy jak mikrofony bezprzewodowe i tak dalej, no trochę się tego nazbierało przez tyle lat. Miałem tych baterii z 10, została mi jedna, też nie wiem gdzie to jest. No nic, nurkuję w tym wszystkim i robię ci porządek. Jakaś arcyciężka paka do mnie dotarła. Cegła z napisem mocny vlog. Co to jest? Proszę bardzo. Taka niespodzianka. Dostałem cegłę. Wygląda zarąbiście, jak fajnie wycięte. Ciekaw jestem czym, pewnie wodą jakąś. Słuchajcie, dostałem certyfikaty. Okazuje się, że można sobie zamówić no, wiekowy kawałek historii, widać 907. Zajmują się tutaj ludzie takimi ciekawymi rzeczami. Ja was może odeślę do nich na vintage.pl i sobie popatrzycie, bo jestem trochę zaskoczony. Nie wiem, jakim przeznaczeniem mogą być takie cegły. Pewnie do ozdobienia czegoś. Jeszcze nie mam pomysłu zupełnie czego. Dostałem całą zgrzewkę tych cegieł. Kasia jest tutaj taką artystką. Ta cegła na pewno mi się przyda. Zaraz ją tutaj dziś sobie umieszczę. Kasia jest artystką, która taki temat na pewno rozczai i mi powie, do czego takie rzeczy można zastosować, żeby miał. No faktycznie mają charakter, bezwzględnie, bo jest to coś niespodziewanego, ale bardzo zaskakującego. Co kolejna paczka przyniesie, już nie wiem, czego się będę mógł spodziewać. Szybko mi się pomysł urodził. Fajnie tu jest wycięty napis. Zarąbiście wygląda taka stara cegła. Jakby ją od tej strony jakoś podświetlić, to by była zarąbista lampka. Muszę nad czymś takim pomyśleć. Trzeba by wydrukować z drukarki 3D albo zrobić z tektury jakieś takie coś, żeby tutaj świeciło się tylko od środka i będzie wtedy się świecił tylko ten napis. Prezent, powiem wam, bardzo zaskakujące. Brick, stone, steel and wood, cegła, kamień. Aha, czyli wy odzyskujecie te wszystkie rzeczy starego typu i mogą sobie kolekcjonerzy takie rzeczy kupować właśnie do siebie i ozdabiać swoje haciendy. Dobra, idea mi się już, że tak powiem, rozjaśniła.
Poznajdowywałem moje karty podróżnicze. Patrzcie, to jest skąd? To nawet nie wiem skąd jest. Detak. Nie wiem, czy to jest turecka jakaś? Czy gruzińska? Tu mam gruzińską na pewno, tu mam jakąś inną. Tu mam turecką. Tu mam... Co to jest? One card, all pass. Timoney. Nie wiem skąd to jest. To jest z jakiegoś wyjazdu. Gdzieś się to... Z Korei. Aha, to jest z Korei. Tu mam z UK-a. Tu mam z Dubaju. Tu jakiś mam mobile bank. Tu mam dwie karty z... Z Iranu, a tu mam Suikę do Japonii. Proszę bardzo. I tu znalazłem jeszcze ukraińskie MTC. A patrzcie, co się dzieje. To jest piękna robota. Proszę, posprzątane wszystko, elegancko, poukładane tak, jak być powinno. Wszystko dostępne natychmiast, jak tylko potrzebuję. Czego nie potrzebuję, to mam już podzielone na szufladki. No i ogarnąłem temat i co najważniejsze, bo tego szukałem, to było przyczynkiem, bo dostałem od Wiesława z Australii kiedyś taką kartę SD. Jak się okazało, już przez mnogość sprzętu i wyjazdów trochę mi się te karty gdzieś pogubiły i pozużywały. Pytań coraz więcej. Co się dzieje z BMW? Dlaczego ja nie jeżdżę tym samochodem? Słuchajcie, pierwsza rzecz, tutaj jak wiecie, jest wystawiony do sprzedania. Wstawiłem sobie go troszeczkę dalej do garażu. Samochodzik jest umyty, wyczyszczony, jeżdżenie nim to jest pierwsza rzecz, że co chwilę bym go musiał czyścić po raz kolejny i tak dalej. Druga sprawa, najważniejsza tak naprawdę, jak już się zdecydowałem, że go sprzedaję i kupiłem nowe wozidełko, którym jeżdżę, to jeżdżenie trochę tym i trochę tym, to jest tak jakbyście sobie rozdrapywali ranę i posypywali solą. Bez sensu, już trzeba wyrzucić to cudowne urządzenie do jeżdżenia, ten najpiękniejszy, najwspanialszy samochód i jeździć tym. I nie zastanawiać się nad tym, tak więc dlatego stoi, czeka, a jak wiecie, czekać musi na amatora, bo no nie jest to cena taka, jak jest tych u nas, tych posklejańców, to się sprowadza, że cztery świartki się zrobić z nich samochód. To jest, nie jest samochód z świartek sprowadzany. Jeżeli ktoś chce mieć samochód dobry, to musi zapłacić większą cenę. Jeżeli chce mieć ktoś samochód jakikolwiek, który wygląda tak, jak wygląda, no to ten sam rocznik z świartek kupi o 40 tysięcy taniej. Tak więc ja muszę zaczekać na kogoś, komu zależy faktycznie na samochodzie. Tak więc na razie stoi i czeka. Cały dzisiaj dzień nagrywałem już kamerą z tym zabezpieczeniem na obiektyw. Mam nadzieję, że to nie będzie wpływało w jakikolwiek sposób negatywnie na jakość zdjęć. I co ciekawe, kurde, jaki niefart. Cały dzień przesiedziałem w domu. Widzieliście, że sprzątałem, robiłem już wszystko, bo byłem umówiony, że dzisiaj do mnie przyjeżdżają graty. Kurier miałby się pojawić z tymi gratami. Wszystko by było dobrze, gdybym bo między 11 a chyba 17 czy albo 16 był umówiony. No i czekałem, no bo mówię, jak przyjeżdża, muszę być przy odbiorze, to będę. A co się okazuje? Okazuje się, że wszystko ładnie, pięknie. Jak się umawiałem, to był czwartek, a potem jak potwierdziłem datę, to się okazało, że jest 28 tam data. Tak więc cały można przyjąć dzisiejszy dzień. Nic nie pozałatwiałem. Widzieliście, że stoi Toyota do testów. Teraz wyjeżdżam, bo jest spotkanie Apple'owe. No, ostatnio mnie na tym spotkaniu Apple'owym nie było, niestety. No i jadę dzisiaj. Być może dzisiaj mi się uda. No, Dzień dobry. Tak jak pani to sprawdziła, jeszcze raz ewentualnie to samo puściło. Tak, dokładnie na tyle samo losowań. Ale co z czym? Problem. Dobry? Nie ma. To już? Jeszcze. A Przemek kiedy ma być? Nie będzie. Nie będzie? Czemu? Konrad, na co się nastawiasz? Co się dzisiaj pojawi nowego? Nic. Nic? Jak to nic? No nic, nie liczę na nic nowego. Chcę zostać zaskoczony. Jakich nowości się spodziewasz od Apple'a? Mów tu zaraz. Wszystkich amazing. Amazing? Będzie dużo amazingu? Na pewno. Uwaga, naszego przyjaciela Maćka, mamy burgery za dychę. O! To pójdzie oficjalnie, następnym razem wiesz, że tu przyjdzie osób?
Słuchajcie, to jest świeży news. Nie. Tak, muszę wam powiedzieć, bo jak jesteśmy tu w Johnie Burgu, to nigdy tego nie mówiłem, ale załatka ta, która jest... Spróbujcie, jak ona smakuje. Jest po prostu najlepsza na świecie. Co fani Apple jedzą? Hot and cheese. Tu? Co jest to wziąłeś? Nie, ja mam standardowy. Z burakiem? Nie, tym razem nie z burakiem. Nie, dzisiaj obiecałem Przemkowi, że będę jadł mięso. Ale to jest ten taki w promocji? Miesięczny. Nie, nie, nie w promocji. A które są w promocji? Małe? Nie, Elki. Elki, tylko że bez niczego. Tylko że standardowe, klasyczne. Kurna, to chyba zjem dwa dzisiaj. Smacznego. No to zobaczcie, widzicie gdzieś era? Bo ja nie widzę. O, co jest? O, jajku! O, spodziewałeś się? Jaki szał. Nie, to jest fajne. Podoba mi się. Fajnie. A to będzie co, olesz? Widzę jakieś grube rozczarowanie. Każdy myślał, że coś jeszcze będzie. Nie, na ten Touch ID liczyłem wszędzie, no wszędzie po prostu, nawet na ładowarce. Ja liczyłem na porty USB, ale się przeliczyłem niestety. To już za stara technologia. No i już, słuchajcie, o, ustaję tak, żeby było widać naszą piękną galerię, jak się świeci. Po Apple'owej konferencji, na której się pojawiły nowe komputerki, liczyłem, że chyci mnie co za serce. Ale tak nie do końca, no dodali ten panelik taki i to jeszcze nie OLEDowy, tylko normalny wyświetlacz dotykowy. No fajny jest ten Touch ID do odblokowywania w tym, to jest duży plus. Trochę mnie martwi, że USB zabrali normalne. Aczkolwiek na szczęście są 4 USB typ C, tylko kwestia teraz powymieniać sobie kable, bo to jest w końcu kompatybilne w drugą stronę. Waga jest niska, ale w tych małych niestety nie ma czterordzeniowych procesorów i to jest dla mnie... Liczę, że się pojawią te czterordzeniowe procesory. No nic, na żywo zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Kolory są nowe. Najważniejsze tak naprawdę klimat i sympatyczni ludzie, którzy tu przychodzą. To mi się bardzo podoba. Następnym razem, jak będziecie chcieli, to dajcie cynę. Przynajmniej ci, co są z Kielc, to was uprzedzę wcześniej, że coś takiego będzie na Facebooku moim i wtedy może też sobie przyjdziecie, bo widzieliście, burgery były po dyszce. No i kapitalna atmosfera przede wszystkim. Pośmialiśmy się, pomimo wszystko, że jest dużo, przychodzi dużo osób wielbicieli Apple, no to też trzeźwo myślą i też się pośmieją z tych pierdół, co tam ci ludzie opowiadają. No i przede wszystkim pozdrawiam Przemysława, który się nie zjawił dziś. Ja ostatnio za nie mogłem, on tym razem za nie mógł, no będę tęsknił do kolejnego spotkania. Jak Przemysław będziesz w Kielcach, to zapraszam cię bardzo serdecznie. I zdrowie mi, chłopaku. A ja jadę, słuchajcie, do domu, bo już jest 21:26. No i jutro się biorę za testy Lamborghini, bo chyba 548 osób mnie poprawiło, że się nie mówi Lamborghini, tylko Lamborghini. Jakie to ma znaczenie, tak mi powiedzcie, bo nie mogę tego pojąć, że tak faktycznie was to mierdzi. Nie wiem, dla mnie to nie ma znaczenia, jak ktoś powie Lamborghini, Lamborghini, GPS czy GPS. Nie wiem.